Natomiast jeszcze jedna taka rzecz, że mam absolutnie pozytywne zdanie o Merklowej, Sarkozy, czy jak się ten nowy nazywa, Hollande i tak dalej, że oni w takim świecie jak dzisiaj są, gdzie przez 50 lat ludziom się wydawało, że a, zawsze będzie lepiej, emerytury będą dość wysokie, żyć będziemy coraz dłużej, służba zdrowia będzie za darmo, edukacja za darmo, oni tą krzywą, która wiesz, tak szła, co do oczekiwań, oni muszą ją odkręcić, nie? I takie rzeczy się dzieją. Pan mówił 22 lata temu z jakimś Myśleckim w KGP. I mówił tak, jest kryzys, wystarczy Myśleckim i tak, bo tam była też tak, stała taka pierdoła, taka chuda pierdoła stała, również się nie odzywała. I Myśleckim i tak, to jest kryzys. I żeby ten kryzys zlikwidować, wystarczy tą krzywą odnieść. To ja mówię, to niech pan ją odejmie. No i niestety, przykład się nie udał. Tą opowieść znamy, ja teraz tą krzywą, to co robi Merklowa, ona działa na najważniejszej rzeczy społeczeństwa, czyli na ich oczekiwania. Management of expectation. Jak ludzie ci zapierdają za miskę ryżu, jak było w czasach po II wojnie światowej i w trakcie, to wtedy gospodarka cała się odbudowała. A teraz potem przez 50 lat szła, zwłaszcza ostatnie 25, szła bardzo mocno na kredycie. Przecież nie są sztuczne dane, że Anglicy mają 400% do PKB kredytu w ogóle, prawda? Japończycy 400, tak? Irlandczycy mieli 800. No gdzieś to w końcu w niektórych krajach, nie? I teraz my nie wiemy, ale być może zakończy się to dobrze, jeżeli my ludzie, we the people, prawda, a już zwłaszcza we the people w Niemczech, czy w Hiszpanii i tak dalej, we Francji, zrozumiemy, że musimy obniżyć nasze oczekiwania. Bo jak obniżymy, to w ślad za tym wszystko pójdzie dobrze, się da zreperować. Będziemy rowy, kopać, a drudzy będą zakopać, będziemy zadowoleni. Będziemy, bo wtedy my jako ludzie mniejsze chcieli mieć emerytury, mniejsze oczekiwania. To jest trudne. To będzie to zabiera 10 do 20 lat lub wojnę. Nie chcemy tej wojny, więc to, co robi Merkel, jak się nazywa, Obama, prawda, i tak dalej, fantastyczna robota. Bo Obama nie 50, a ty nie zrozumiałeś tego wykładu Wojtka wtedy chyba. Oj, to jest chyba w Warszawie dzisiaj. To skandal. Słucham ciągle tych samych wykładów Bogusia. No właśnie. Nie rozumiem, chodzi Bogusia, bo stary cynik, on wiesz. Przyzwyczajcie się do lepszej sytuacji, jest daleko łatwiej niż do gorszej. Najlepszym sposobem zawsze była wojna. Tak, a nie zmienia perspektywę 5 minut. Poszliśmy do kina, że jestem po takim moim, wiesz, turnę, po tych hedge fundach, tam inwestycyjnych funduszach i tak dalej, nie? Ciekawe doświadczenie, ale tak samo bardzo smutne. Siedzą w tych, wiesz, to ci bogaci Amerykanie, Żydzi, Niemcy, Angole, Szwajcarzy, nie siedzą w swoich głębokich, wiesz, fotelach. Mają nakumulowanego tego oczywiście kapitału tyle, że możesz ich tam w dupę pocałować, jeszcze się prosisz oczywiście o ten kapitał, nie? Oni oczywiście w tej swojej chciwości, ja cały czas tak patrzę na ten świat z punktu widzenia geologii historycznego trochę i mi się wydaje, że popełniają błąd, przepraszam, to językiem skiwerskiego, nie dzieląc się, nie dokonując pewnej redystrybucji tego, tak? Nie może być jakby wartość pionera, czy liberałem, wolnorynkowcem, że wszyscy jesteśmy, nie? Ale nie może być taki dysparytet, bo ma przez za chwilę 190 milionów w Pakistanie, Donald jeździ do Nigerii. W Nigerii jest więcej osób poniżej 17 roku życia niż w całej Europie. Całej łącznie z Rosją. 500 tam, z Rosją do 650 milionów ludzi. Kiedyś przypłyną. No kurde, dokładnie. No, jeśli kiedyś przypłyną, kiedyś coś zrobią. No. Coś muszą mieć, a te iPhony pokażą im, tu żyją tak, tu żyją tak. I co my zrobimy, jak flotylla teraz ale tam z północy Afryki będziemy na północy, wiesz, 7 milionów będziemy strzelać, będziemy odpychać im. Składziliśmy atak na nasze serwery. Tak jakbyśmy współpracowali z ABW, no to według tam ich, tam gdzieś Interpolu, no to jest ze wschodu był atak. No równolegle było tak, że przyszedł gościu, wysłali te pisma takie, mam między tym do siebie, że tam mamy zaległości podatkowe na Ukrainie i tam jest kancelaria, która weźmie, a potem pomoże nam to rozwiązać. Oczywiście rady zaległości nie mamy. Kontrolę ale dalej te 20% było aktualne. Kontrolę w banku, a następnie przyszedł człowiek, który mówi, że wyciągnął mi taki kontrakt, gdzie jest napisane tam właśnie Alfa Bank z Rosji, kupi właśnie ten nasz bank tam za
na połowę ceny, prawda, czyli tam jakieś 150 milionów, 200 milionów złotych, prawda, no i tu jest gotowe, czy jesteście gotowi. Kto przyszedł jako ten pośrednik? No nasz przyjaciel Lake Fogel. A w Alfa Banku pracował były poprzedni prezes tego PKO, czyli ten Podsiadło. I miał propozycję ten Zawiola, nie ten jak się ten Wojtek Sobierajka. Gdzie? W Alfa Banku. Bo nawet Sławy chyba tam. Teraz to już to nie. Wcześniej na to. A, ja chciałbym też zatrudnić w Alfa. Nie wiem dlaczego się nie zatrudnił, bo przeszedł tam jakieś inne to. Testy. Testy. Ci Rusy mają tyle pieniędzy zbiera. Alfa Bank to jest kojarzone z rurami rosyjskimi, jak wprost. Proszę cię, każdy bank jest tam ze służb. Absolutnie, bo to na szkole nie ma banki oligarchiczne, no służbowe, tak. Ale oligarchiczne też są służbowe. No, no tak, jak to ci oligarchiczne. Tymi koleżeństwem, aha, Jotka by zadzwonił do mnie, że nie da rady przyjść dzisiaj. Jest chory. Tak, że się tam coś rozchorował i tak dalej. Ale że chce się ze mną zobaczyć na śniadanko, w poniedziałek przed wyjazdem do Afryki. Wczoraj dzwonił do mnie, ja byłem tam w osie na spotkaniu, no i dzwonił gdzieś w połowie dni, w 14-15 Fogelman. Tak, do mnie też. Później dzwoniłem do ciebie, bo on mówił mi, słuchaj, ten twój przyjaciel walczący i ma zostać właśnie minister skarb. Fogelman. Tak, tak. Aha. Wiesz co, jest tak, że jak tak wiesz, no to czeka nie pewnie mnie. Mówi, no, ale mówi właśnie, wiesz, że dopasowa jest pozycja Budenowskiego i tak dalej. Ja nie wiem, no, ja się dziwiłbym, że ten właśnie Mateusz się zdecydował, no bo on ma poważne wyzwanie, poważna instytucja. Zostałem szacunkiem dla mnie, potem dla ministra skarbu, ja bym go nie porzucił na jego miejscu. Dzwonił do mnie Fogelman i ten Jaracki dzwonił do mnie, ale właśnie takim z Fogelmanem nie rozmawiałem, to nie odzwoniłem jeszcze do niego. A Jaracki, że się chciał zobaczyć ze mną w poniedziałek o różnych inwestycjach porozmawiać, nie wiem co to znaczy. To Jaracki, JKB chce porozmawiać, ale przy śniadanku o różnych tam sprawach. Ja z nim rozmawiałem, wiesz, widziałem się też jakoś tak przydaje, to czy na początku tego tygodnia, czy po koniec ubiegłego, była mowa, które nie próbują ugniewać na kości. Jest tak, że wiesz, że coś przyjmował, czy nie? No jest tak, że jest kop pierwszy do, wiesz, zarząd komisaryczny i trzeba go sprzątać. No i że właśnie, wiesz, nic innej firmy nie zrobi, tylko PK. Byłem na spotkaniu, to tam mnie poprosił, że wiesz, minister Kowalczyk. No i on tutaj mówi, że tutaj właśnie zgłębiony jest właśnie minister Brastowski, premierem Brastowskim, tak dalej, tak dalej, jeszcze był Petruski. Mm-hmm. Ja mówię rozmowy z premierem Brastowskim, z Karnetem, z Albertem. I na przykład rozmawiali o sytuacji Las Perlanderisot, że jest sytuacja taka, że trzeba zachęcić wypłacanej depozytariuszy. Ja wtedy dla stabilności systemu finansowego wchodzę, prawda? Otrzymuję finansowanie z BGF-u albo NBF-u. Nie zajmuję się tymi depozytariuszami, ja nie zajmuję się pełną aktywną kredytami, windykacją itd. No to nie jest, to pan musi to zrobić. Nie? Ja nie wiem, bo to jest tak, że ja jestem spółką publiczną, ja nie taki nie podejdę. Nie? I to zaczął Pruski też gadać właśnie, jakieś tam, że tutaj są takie doświadczenia amerykańskie, takie i tutaj, ja mówię, proszę Państwa, jeszcze raz jasno Pan Państwu mówi. Jedyne co możemy zrobić, to depozyty. I to jest tak, że ja więcej nie zrobię. Jeżeli Państwo chcą, żeby Państwu pomóc, to ja złożyłem, mówię Pani, miesięcy temu propozycję, żeby ujść do tego banku pocztowego. Jest tak, że wchodzimy do banku pocztowego, przyjmujemy kontrolę, bank nie jest tam na giełdzie, prawda, bo wczoraj możemy go używać do takich różnych rejestrów operacji. I ja tutaj ja będę rozmawiał z premierem Ostrowskim. No i pan rozmawia, nie? No i wyszedłem, poszedł. No i tam począł się awantura, dzwonił właśnie Bielecki, że tam właśnie podobno właśnie nie chce współpracować, właśnie nie wykazuje postawy państwowej i tak dalej, i tak dalej. Ja mówił z ust właśnie, że tutaj panie premierze, tam czy tam właśnie
jak oni mówią, Krzysztof właśnie, ty tam właśnie tutaj, ty tam, tam do Nigerii jedzie, tam właśnie samochody tam się mijają, no takie wierzgatki sobie tam ustawiali. Natomiast zaczęli rozmawiać właśnie, że tam siedziałem, słuchałem właśnie o tych skokach, że na te skoki upadną, rozumiesz, tak dalej, bo tam w latach 90. w Stanach tam rozmawiamy, że trzeba było 10 miliardów wydać na ratowanie, teraz w Polsce tam z 15 miliardów jest ten bilans, prawda? No i że kilka miliardów jest potencjalnej straty. Zresztą po tej rozmowie z doktorem, nie wiem, tam, czy środę już, to tam zrobiłem research, no i wyszło nam, że wiesz, że jest jakaś plus minus 2-3 miliardy. Na całym systemie? Na całym systemie. To nie jest kwestia pieniędzy, uważam. Wiesz, to jest kwestia raczej pewnie, bo nastąpi zwarcie, rozumiesz, bo wiesz, miał na przykład jakieś pożyczki do polityce, do jakichś tam, wiesz, pieniądze do różnych tych instytucji, takich właśnie, wiesz, które są używane, ta sama Seryjna Republika, rozumiesz, właśnie, wiesz, tak dalej, tak dalej. Tak, wszyscy tam, nagle się ludzie finansowanie. Ludzie się finansowanie, a dwa na przykład za pożyczek. No to znaczy, że jest dana, rozumiem, wiesz, na wolne media, a coś tam i tak dalej, na awanturę klimatyczną. No oni wiesz, wymyślili sobie, że o, jest taka, więc posprząta, rozumiesz, właśnie idź tam, jak miło, rozumiesz, wiesz, spać. Tak. To bardziej niż jednak w NBP-u. Krajder Kurowska zresztą, ten Kluza mi opowiadał, że Krajder Kurowska, córka generała jakiegoś tam broni, z tej wojskówki, taka totalnie wojskowy układ. Kurde, głupi był, jaki był, taki był, ale myślę, że takie informacje miał w miarę sprawdzone. Ja informacje miał, tylko że on po prostu jest bardzo słabo operacyjnie. Kurde? Kurde, no w sensie, wiesz, to działanie. No tak, ja mamy 90 się teraz też przytula. Nie, on nas giera. Nie, on się przytula, tam jest w gabinecie cieni, rozumiesz, bo jak wiesz, taki. Kilka razy się arabskim mam kontaktował, ale sam odwodował. Trzeba się musimy spotkać na koniec dnia. Co chwilę, co godzinę przesłał SMS-y, że mnie przeprasza, bo tu Cichocki, tutaj to, Tusk, a na koniec, że nie da rady, nie?